Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku oczywiście ze Spyro 2 Riptor's Rage i słuchajcie, mam nadzieję wielką, że fajnie wam się tutaj ten pierwszy odcinek, wiecie, ogarnął i tak dalej. Także słuchajcie, dzisiaj zabieramy się za drugi odcineczek i słuchajcie, wybieramy się do kolejnego świata Alvalaru, jakoś tak, domyślam się, że na spotkanie z naszą działką. I widzę, że cały czas, kurczę, te diamenciki tak nie wyskakują fajnie, jak wiecie, w oryginale. Kurczę. A mogliby to ogarnąć. No ale niestety, no nic na to nie zrobimy. Także słuchajcie, ja wam też na początku, oczywiście standardowo, jak to zwykle bywa, bo YouTube się przypominam, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, włączcie dzwonek. Dziękuję też wszystkim wspierającym mój kanał za wszelakie wsparcie. I tu będziemy, słuchajcie, to jest ta część Spyro, gdzie będzie pływanie. Tu ładnie. Przepraszam, że nie przedstawiłam się wcześniej. Mam na imię Elora. Siema, jestem Spyro. I jesteś jakąś kozą, czy coś? Jestem faunem, Matołku. O, wybacz. Poznałeś już górników z Migotu? Tak, dostałem od nich prezent. Powiedzieli, że to talizman. Podarowali ci talizman? Tak, to dziwne. Wcisnąłem go do przewodnika, który mi dałaś. To tak, w Avalarze mamy 14 talizmanów. Wszystkie są magiczne. Zbierz ich wystarczająco dużo, a pomogą ci pokonać Ripta. No i Hunter jest. Gdzie byłeś? Nie wierzę, łowca. I tak jakoś zgubiłem się. Spyro pomoże nam zebrać talizmany. Pomogę? Pomoże? Spyro, spójrz. Na razie możesz zapomnieć o wycieczce na Wybrzeże Smoków. Ripto i jego potwory zawładnęli zamkiem w letnim lesie. Wybierz się w podróż po krainach Avalaru i przekonaj mieszkańców, by podarowali ci swoje talizmany. Trzymaj je w przewodniku. Ej, to mogę zrobić ja. A smok niech lepiej usmaży Ripta. Łowco, ty nie możesz nawet znaleźć własnych butów. Jak mogłabym powierzyć ci 14 talizmanów? Później opowiem ci coś o kulach. Na razie wystarczy, że znasz ich wartość. Ależ nie ma sprawy. Zbiorę kilka talizmanów, podpiekę za dekrypta i obiad zjem już na Wybrzeżu Smoków. Wiecie co? Będę szczery. Trochę mi się nie podoba to, że Hunter nie nazywa się Hunter, tylko po prostu łowca. Znaczy, no wiadomo, to jest tłumaczenie, tak? Ale kurczę, no jak już... wiecie o co chodzi. Takie trochę... O, baranina. Chodźcie kebaby. Dobra, słuchajcie, do wody możemy oczywiście wskoczyć, woda nas na szczęście w tej części nie zabija, ale niestety, bądź też niestety, musimy nauczyć się oczywiście pływania, żebyśmy mogli gdziekolwiek dalej wchodzić, a dzięki temu będziemy mogli właśnie sobie popływać. I woda też widzę, że jest ładnie, można sobie ładnie się tutaj przejrzeć. Natomiast dobra, będziemy musieli na pewno kupić to od Moneybaga, nie ma za bardzo wyjścia. Jeszcze tylko czekajcie, staniemy sobie tutaj. Tutaj i Sparks mi pokazuje już tutaj diament. Dobra, jest Elora. Spyro, Elora. Miejsce, w którym jesteśmy, zwie się Letnim Lasem. Znajdują się w nim portale do innych krain Avalaru. Niestety Ripto przejął zamek i potrzebujemy twojej pomocy. Z każdej odwiedzonej krainy musisz wrócić z talizmanem. Okej, dobra. Do ogarnięcia. Ale kurczę, ładnie to zrobili. Naprawdę, przyznam się szczerze, że to jest moim zdaniem jeden z lepszych remasterów, jaki kiedykolwiek przyszło mi grać. I nie będę tutaj, słuchajcie, naprawdę ubijać w bawełnę, bo jest świetnie, bardzo świetnie. Nawet wręcz bym powiedział, że bardzo, bardzo świetnie. O ile takie słowo w ogóle istnieje w słowniku języka polskiego. Ale nieważne. Nieważne totalnie. Ważne, żebyśmy się dobrze bawili i żeby to fajnie wszystko wyglądało. Wygląda po prostu obłędnie. Dzień dobry, Hunter. Ripto zniszczył most. Żeby przejść, musisz poszybować. Wciśnij skok raz, by zacząć, a potem znów, by poszybować. Dobra, to słuchajcie, standardowo jest wstępniak, także tutaj i tak, jeżeli ktokolwiek grał w jakikolwiek inny Spyro albo ma swój rozum, to już zdążył na pewno sterowanie ogarnąć, także tutaj zbytnio dużego, wiecie, problemu to nie będzie. Dobra, my w ogóle, słuchajcie, znajdujemy się w świat Letniego Lasu i tutaj widzę, że nie mamy żadnego punktu umiejętności, żebyśmy mogli go wykonać, więc na razie nie będziemy nigdzie wchodzić, tylko zobaczymy, co tutaj mamy do poogarniania. Zaraz jeszcze pogadamy sobie z Moneybagiem, bo bardzo bym chciał
wiecie. Ja wiem, że on się nazywa Bunker, ale musicie mi to wybaczyć i ja będę, słuchajcie, mówić tak, jak pamiętam. Wybacz, Spyro, chętnie nauczyłbym cię pływać pod wodą, ale jeszcze chętniej zaopiekuję się twoim skarbem. Mhm. 500 klejnotów, mamy 355, więc niestety nie wiem, czy damy radę. Ile tu jest? Tu jest 400, ale wszystkich 400 to my chyba nie odblokujemy i tak. Chociaż może, no nie wiem, zobaczymy. Zaraz się wszystkiego dowiemy, co i jak. Dobra, tylko najpierw zdobądźmy całe wszystkie diaksy, które tutaj gdzieś są dostępne. Dobra, tu mamy jeszcze dwie skrzyneczki. Chociaż może i się zbiera te 500? Kurczę, nie wiem. Na razie 417. Może jest szansa, że uzbieramy. Cześć, Spyro. Zwinny jesteś, co? Pokaż, co potrafisz. Pokonasz pierwszy stopień? Wciśnij skok i przytrzymaj go, by zawisnąć w powietrzu na dłużej. Wciśnij i przytrzymaj, by zawisnąć w powietrzu na dłużej. Tu jest woda? Nieźle. Żeby teraz się udało, musisz poszybować. Aby poszybować jak najdalej, wciśnij skok raz, by zacząć, a potem znów w najwyższym punkcie skoku. No dobra, to już wiemy i to będzie swojego rodzaju normalny samouczek wszystkich tych podstawowych rzeczy. Super! Teraz spróbuj zawisnąć. Wciśnij skok dwukrotnie, by poszybować. Pod sam koniec lotu wciśnij akcję, by zawisnąć w powietrzu. Ten manewr pomaga zwiększyć wysokość i odległość. To akurat wiemy, więc to akurat problematyczne nie będzie. Właśnie. I to jest ten fajny motyw, który mi w jedynce brakował. Bardzo dobrze. Teraz najtrudniejszy z manewrów. Musisz dać z siebie wszystko. Zacznij idąc, potem skocz, poszybuj, a przed samym końcem platformy zawiśnij w powietrzu. Ruszaj się do przodu podczas zawiśnięcia. Wiemy, Hunter. Spokojnie. Damy radę. Easy peasy, lemon squeezy. Wow, ale z ciebie sportowiec. Gdybym nie zgubił butów do biegania, chętnie bym się z tobą pościgał. Tymczasem proszę, weź... No i dał na morba. Idealnie. Dobra, teraz tak, słuchajcie, tutaj... cóż, można i tak. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze jeden orb, ale z nimi tak nic więcej nie zrobimy. I niestety mam pewne małe przypuszczenia. Czekajcie, zobaczmy, jak Sparks, gdzie jest, pokazuje mi diaksy. Pokazuje mi tutaj? Tu jest, patrzcie, jak się schował w trawie. Kurczę, nie będę ukrywać, że jest to... tutaj takie, wiecie, chowanki, cacanki i tak dalej są trudne. Teraz mi pokazuje tam, czyli dobra. Czyli mamy wszystkie, mamy 429, więc niestety pływania nie odblokujemy. Ale, słuchajcie, mamy pierwszy portal i to jest rzeźbozdrój. Czy w rzeźbozdroju coś mamy? Tak, wyląduj na posągu. Nie wiem dokładnie, o który posąg chodzi, ale myślę, że zobaczymy. Dobra. Nie no, trzeba przyznać, że kurczę, ta dwójeczka też jest spoko, naprawdę spoko. Zresztą wszystkie, słuchajcie, będą wyglądać dokładnie identycznie, tu się nic nie zmieni. O nie, tu będzie to z rybami? Dobrze pamiętam. Chyba to będzie to. A wiecie, co jest najgorsze? Że tutaj będzie box. Ten, który jak robiliśmy pierwszą część normalną nie zrobiłem i brakowało mi do tego, żeby odblokować, wiecie, całą resztę. Niestety. Ale liczę na to, że tutaj w tej części będzie to na tyle zmienione, że będzie spoko. Domyślam się, że jeżeli chodzi o wyląduj na posągu, to pewnie chodzi mu o ten, ale tu i tak nie zbierzemy wszystkiego, bo nie mamy pływania. Więc wiecie co? Spyro! Stworzone przez nas posągi ożyły! Wypędziły nas ze świątyń i zabrały nam jedzenie! Dobra, ale słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. Ja zbiorę 500 diamentów, wyjdziemy z tego poziomu, kupimy pływanie, bo jest ono za 500 i tutaj wrócimy, żeby ten poziom, wiecie, ładnie zrobić i mieć wszystko na stówkę. Będzie bardzo, bardzo fajnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zobaczmy, czy tutaj już na samym początku damy radę te 500 sztuk zgromadzić, ale niestety wydaje mi się, że chyba jednak nie. Czy tu już mogę wykonać to zadanie z rybami? Nie, nie możemy jeszcze, dobra. Aczkolwiek myślę, że tak będzie lepiej, jeżeli to zrobimy. Mogę z tobą porozmawiać? Nie, nie mogę. Dobra, 500 diamentów, wychodzimy z poziomu i wracamy już z pływankiem. Żeby było dobrze.
Idealnie. Dobra. 475. Metalowe osłony chronią rywali przed płomieniami. Wciśnij i przytrzymaj szarże, aby pokonać ich w inny sposób. O tym wiemy doskonale. Więc słuchajcie, tutaj widzę, że są jakieś takie podpowiedzi, które... to są podpowiedzi, które wszyscy doskonale już znamy, więc myślę, że będę je po prostu przewijać, bo raczej nic nowego nam nie powiedzą. Dobra. I teraz tak, reszta diamentów. 500 I need. Będzie? Mamy, dobra. Chociaż... Nie, jeden nam brakuje. Tu jest... Dobra. Mamy, słuchajcie, 500. Więc tak jak już mówiłem, wychodzimy z tego poziomu, zważywszy, że diamenty i tak nam zostaną, więc kupimy pływanie, wrócimy tutaj, żeby, wiecie, po prostu poziom mieć już z głowy. Tak mi się wydaje, że będzie chyba najlepiej. Mamy równe 500, więc zostaniemy z zerem, bo przecież Moneybag musi nas obrobić ze wszystkich diamentów, które udało nam się zdobyć. Więc myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. A raczej jestem tego na stówkę pewny. W ogóle, słuchajcie, też czytając... albo oglądając właściwie recenzję Spyro, faktycznie trzeba przyznać, że jest jeszcze jeden taki mały minus. Mianowicie motyw ładowania poziomów, który jest bardzo, bardzo długi niestety. Chciałbyś się nauczyć pływać pod wodą? Mogę cię tego nauczyć za niewielką opłatą. Tak. Świetnie! Zaczynamy. Możesz swobodnie poruszać się na powierzchni wody. Do nurkowania służy szarża. Kiedy będziesz już pod wodą, użyj skoku, by pływać i szarży, by atakować. Dobra, wiemy, ale nie będziemy teraz tego testować. Przetestujemy sobie to oczywiście w tym poziomie, bo tutaj na samym początku już będziemy mogli pływać, bo na dole bodajże chyba jest ukryte pomieszczenie, ale nie jestem w 100% pewny. Wydaje mi się chyba, że tak. Więc myślę, że będzie git test majonez. Podróż do Rzeźbozdrój. Mam tylko wielką nadzieję też, że motyw wylądowania na posągu to jest na tym posągu tutaj. Mogę to pominąć na szczęście. Okej, dobra, bo tutaj diamenty i tak mamy ten, więc... Tak, wiemy, spokojnie. Ja chcę do wody. Dobra, fajnie zrobili tutaj też ogarnianie pod wodą. Są kolorowe ryby i tutaj mamy wejście do bonusa. Ale zanim jeszcze to zrobimy, to chciałbym wszystko... ładnie pozdobywać, co jest tutaj poukrywane. Czy Sparks pod wodą też mi wskaże, co gdzie jest? Tak, ale pokazuje to jakoś dziwnie pod wodą tylko. Znaczy... powierzchni chyba. Dobra, tu jest kolejna butla. Dobra, czy mogę jakoś tak... Aha, dobra, tym pływamy powoli. Okej, bo ja już oczywiście szarżuję, bo przecież jak żeby inaczej. Zamiast na spokojnie, żeby wszystko zobaczyć, co, gdzie, jak, kiedy i za ile i o której. No i dobra, tu coś jeszcze jest. Tak, tu są jeszcze dwa. Dobra, i tutaj jest kolejny orbik do zdobycia. I tu jest ta dziwna zagadka z wciskaniem przycisków. Zamknęli mnie tu razem z narzędziami. Kamienne głowy nie wpuszczą robotników, dopóki nie wykonamy trzech zadań. Pierwsze zadanie. Spraw, by bloki zmieniły kolor na żółty. Wróć, gdybyś potrzebował... Wykonaj trzy zadania przeglądane przez kamienne posągi. Wykonać pierwsze, zmień kolor wszystkich bloków na żółty. Pomoc udzieli ci majster. Pomoc może mi udzielić, ale to chyba nie było trudne. Easy. Wow, Spyro, udało ci się. To znaczy, wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie przy jeziorku. Kolejnym zadaniem czeka na mnie przy jeziorku. I to jest, słuchajcie, jeziorko. To będzie pewnie z rybami, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, to będą ryby. Będziemy musieli wrzucić konkretny kolor ryby do posągu. Tak? Oczywiście. Posąg jest głodny i nie nasyci się, póki nie pożre 10 ryb. Ma wrażliwy żołądek, więc uważaj, czym go karmisz. Posąg jest bardzo wybredny. Dobra. Ja nie pamiętam, które ryby najbardziej lubił. Chyba żółte. Nie, czerwone nie. Zobaczymy jeszcze niebieskie. Ale wydaje mi się chyba, że to były
Poczekajcie, żółta. Żółte. Żółte i niebieskie. Czyli czerwonych nie wrzucamy. Strasznie fajna animacja. Bardzo fajnie zrobione. Wiecie, w tym podstawowym spoilerze to ta gęba była po prostu tylko otwarta i nic więcej. Ale widzę też, że muszę trochę wcześniej wciskać, żeby... No. Jeszcze jedna, halo. Dobra, jest żółta. Mamy. 10 na 10. Dobrze, Spyro. Zostało jeszcze jedno zadanie. A wykonasz je przy kolorowych kamieniach. Tam się spotkamy. Przy kolorowych kamieniach. No dobra, i tutaj już mnie nie było. Zobaczymy. Dobra, otwierać mi proszę. Halo, halo, halo. Widzę też, słuchajcie, że ogólnie te poziomy tutaj zabierają nam troszeczkę więcej czasu, niż mi się wydawało. Ale to też w sumie kwestia tylko, że się cofnęliśmy, także zobaczymy, bo widzę, że już mamy 16 minut. Wow. Szybko leci czas, jak się człowiek dobrze bawi, prawda? Dobra, teraz tak. Wydaje mi się chyba, że my musimy i tak ich wszystkich pozabijać, bo tutaj dostajemy te orby, a ja o tym zapomniałem i nie pamiętam za bardzo, do czego one były potrzebne. Więc może lepiej wszystkich tutaj uśmierćmy po kolei, jak leci. Dobra, do widzenia. Już wiem, one chyba były potrzebne, żeby zdobyć talizman. Tak mi się wydaje coś. Dobra, i tutaj już nas nie było wcześniej. Dobra. Patrzcie, widzicie, jak to kurczę jest z tymi diamentami? Trzeba faktycznie bardzo dokładnie tutaj wszystko sprawdzać, bo w innym wypadku niestety możemy trochę diamentów... Dobra, tu mi Sparks pokazuje, że niby do góry, ale do góry to my jeszcze swoją drogą. Aby było ci łatwiej, skieruj kamerę w lewo lub w prawo. Dobrze, wiemy, spokojnie. O tym wiem doskonale. Dobra, do widzenia, tutaj jeszcze mam jakieś diaksy. Kolorowe kamienie. A to jest to, kurde. Ale patrzcie, zobaczcie, jak ładnie, strasznie ładnie jest to wszystko tu zrobione, naprawdę. Naprawdę mi się to podoba, nie ukrywam. Aby wykonać zadanie, musisz wskoczyć na bloki we właściwej kolejności. Wiem, od którego zacząć, ale resztę musisz wykombinować sam. Skocz po kamieniach we właściwej kolejności. I pierwszy jest niebieska gwiazdka, więc teraz chyba było... Niebieskie kółko. Chociaż nie, czekajcie, teraz idzie trójkąt. Trójkąt z księżycem, więc teraz idzie... Dokładnie, teraz idzie to. Teraz idzie gwiazdka. O, nie! No to jest... Dobra, wait. Czyli pierwszy idzie na pewno kółko. Potem idzie księżyc. Potem idzie księżyc z gwiazdką. No i teoretycznie teraz powinna pójść... Gwiazdka, prawda? Nie. Czyli... Wait. A, bo to chyba kolor... Nie, nie... Tak, bo to kolorystycznie idzie. Czyli teraz idzie księżyc. Teraz idzie to. Teraz idzie to. I na końcu gwiazdka. No i mamy to. Nic trudnego. Świetnie, Spyro. Jak na smoka jesteś bardzo sprytny. Jedyne, co mogę ci dać, to błyskotka, którą znalazłem w skrzynce z narzędziami. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Kolejny orbik dla nas. I nie wiem, czy to czasem nie są wszystkie... Nie, to nie są wszystkie. Na pewno. Dobra, mamy 4 orby. Ile tutaj mamy? 2 plus talizman oczywiście. No i tutaj jest to wyląduj na posągu. Także mam nadzieję, że to chodzi o ten posąg tutaj, bo... No oby. Także mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. I wiecie, będę się już starać to mniej więcej ogarnąć w ten sposób właśnie, żeby wszystkie te punkty od razu w danych pomieszczeniach zrobić. Tak jak to było w jedyneczce. No chyba, że będzie coś sprawiało naprawdę wiele trudności, no to wtedy sobie zostawimy i będzie na live'y najwyżej, bo w sumie live'y ze Spyro też najsuper. Dobra, teraz tak, tutaj wszystko odblokowaliśmy, ale to jeszcze oczywiście nie wszystko. Twardziel z ciebie, Spyro!
Gdybyś kiedyś szukał stałego zajęcia, chętnie cię przyjmę. Tymczasem weź ten talizman. Dawaj. Także słuchajcie, kolejny poziom mamy zrobiony, fajnie. No i mamy już wyjście, ale oczywiście jeszcze tego nie zrobimy, bo jeszcze jest kilka bardzo fajnych tutaj rzeczy do zrobienia. Dobra. Teraz tak. Tutaj tym mogliśmy sobie na pewno przepłynąć. Także na spokojnie zebrać wszystko. Dobra, i teraz jesteśmy gdzie? Tylko, że ja tędy, to ja chyba nie dolecę. Dobra. Teraz jeszcze tak, zanim wyjdziemy, to tutaj jeszcze mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. No mam nadzieję, że mi kurczę zaliczy ten posąg, jak na nim wylądujemy. No i tutaj ważne jest to właśnie, żeby, słuchajcie, zatrzymać się w powietrzu, jak będziemy przechodzić. O, to mi nie zatrybiło, okej. Dobra, mamy to. Dobra, ładnie wszystko pozbierać. I teraz zastanawiam się w sumie, czy... Jak to tu jest zrobione? Aha, czyli tu musimy iść tędy, dobra. To czekajcie, wiecie co? Właściwie to tak. Tutaj mamy na pewno zadanie z bieganiem, jeśli dobrze pamiętam. Musimy ich wszystkich dziabnąć. Dobra, jedziemy. Już widzę, że nie jest łatwe. Już widzę, że nie jest łatwe. Ale damy radę. Nie trafiłem w to pierwsze. Kurde! Żartujecie sobie ze mnie teraz. Nein! Dobra, mamy to. Pięknie. Hula, hula. Roztańczona Stella. Zwijają się niczym świeca. Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź tę kulę, pomoże ci się przemieszczać. Dawaj kulę. Dobra, mamy orba i to są dwa orby, które są dostępne w tym poziomie, więc fajnie. Ale widzę, wiecie co też, że w tej części Spyro, kurczę, jednak idzie to w ten sposób, że mamy mniej więcej... Na każdy jeden poziom to będzie chyba jeden odcinek, coś mi się tak wydaje. Dobra, teraz tak. My jeszcze oczywiście nie wracamy, bo musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Mianowicie tutaj przelecieć jeszcze. I teraz właśnie w tamtą stronę jeszcze musimy przejść. Bo musimy spróbować wylądować na posągu i mam nadzieję, że to chodzi o ten posąg, wiecie, na samym początku poziomu. Dobra, i tutaj mamy właśnie ostatnie diamenty, tylko... A, powiem wam szczerze, że tu chyba będzie problem, żeby wylądować na tym posągu. Chyba, że to o ten... Trzeba, że to nie o ten posąg chodzi. Ale nie wydaje mi się, żeby chodziło o coś innego. No dobra, spróbujmy. Nein. Także nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić. Bardzo możliwe, że później nam się odblokuje jakaś kolejna zdolność. Więc na razie może nie będziemy tutaj zbytnio komplikować sobie życia. Tylko... Tam zostały, nie wierzę, tam mi zostały diamenty, ja tam nie wskoczę teraz stąd, nie? Ile nam brakuje? Sporo. Dobra, ale Sparks i tak słuchajcie, pokazuje mi, że dokładnie w tamtą stronę musimy to ogarnąć. Ja teraz tylko niestety nie wiem dokładnie, o co chodziło, z którym posągiem, żeby do niego wylądować, ale domyślam się, że chyba raczej chodzi o tamtego. Tylko, że to trzeba jakoś, kurczę... Nie za bardzo wiem, jak wykonać też.
Może na tym mam wylądować? No nie wiem. Wydaje mi się, że chyba wiecie co, spróbujemy może. Jeżeli się nie uda, to najwyżej sobie darujemy i zrobimy sobie na live'ach. Bo naprawdę nie wiem, czy to aby na pewno o ten posąg chodziło. O, teoretycznie dalibyśmy radę, ale... Zobaczcie, nie ma opcji, żebym doleciał. Dobra, powiedzcie, że wszystkie diaksy. Znowu gdzieś jednego zgubiłem. Tu? A, tu są jeszcze dwa. O kurde, jak skitrane. No dobra. Ale słuchajcie, co do tutaj ogarnięcia tego na posągu, nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić, więc sobie to darujemy. Jeżeli macie i wiecie ewentualnie, o który chodziło, to miło by było, gdybyście mi dali znać w komentarzu. Będę miał to na uwadze. Ale dobra, my stąd w takim razie wychodzimy. Także słuchajcie, tutaj się raczej więcej nic nie wydarzy, więc ja wam, słuchajcie, za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie koniecznie łapce w górę, komentarzu, subskrypcji, dzwonku. Dziękuję również wszystkim osobom, które sponsorują, wspierają mój kanał. Także cóż. Zobaczmy jeszcze końcówkę. Kiełbaska z grilla? Czemu nie? Także dobra, moi drodzy. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Także co? Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.